Serdecznie w związku z tym, że ostatnio komunikowanie się z panią prezydent odbywa się za drogą mediów, w stosunku do czego nie mamy zresztą żadnych wątpliwości, że tak może się odbywać, ale wolelibyśmy, żeby tego typu rozmowy odbywały się bezpośrednio między zainteresowanymi. Dlatego w imieniu pani prezydent Zdanowskiej proponujemy panu Cackowi bezpośrednie spotkanie z panią prezydent i wyjaśnienie wszelkich wątpliwości, które w korespondencji i w przekazach medialnych się pojawiły. Miasto nadal jest zainteresowane współpracą z klubem Widzew i w tym zakresie chciałoby podjąć dalsze działania zmierzające do tego, żeby ten cel został osiągnięty. Pani prezydent zamierza także zaproponować panu Cackowi kwestię związaną z ewentualnym wyłonieniem wspólnej kancelarii prawnej, która zajęłaby się przygotowaniem drogi formalno-prawnej do tego, żeby kwestia związana z inwestycją, którą państwo nazywacie Stadion Widzewa, została ostatecznie i sensownie rozwiązana. Chcemy polecić się opinii, zdać się na opinię prawną niezależnej kancelarii, która spojrzy na to z zewnątrz. Myślę, że jeśli okaże się, że taka droga formalna jest możliwa, nie mówię o partnerstwie publiczno-prawnym, to jeśli się okaże, że druga strona także to akceptuje, to jest to do zrealizowania także w innej formule. Czy zgodnie z oczekiwaniami klubu miasto planuje przedstawić plan budowy stadionu miejskiego dla Widzewa? Nie wiem. Jak to wygląda? Szczerze powiedziawszy, zostałem upoważniony tylko do złożenia tej deklaracji, żebyśmy tak naprawdę zaczęli rozmawiać na temat tego projektu, a nie przepychać się przy pomocy mediów na temat tego, kto ma rację i kto pierwszy wyjdzie bądź nie zrealizuje. Miasto jest zainteresowane tym, żeby infrastruktura sportowa wyglądała w sposób właściwy, a do tego niezbędny jest stadion przyzwoitego zdarzenia na Widzewie, tak czy na UKS-ie. Na jakiej podstawie można jeszcze wierzyć, że do tego porozumienia dojdzie, no bo problemów zamiast maleć przybywa z każdym dniem i to w kluczowych sprawach, więc... Panie redaktorze, wiara bez uczynków martwą jest, jak mówi pismo, więc jeśli obie strony mają dobrą wolę, to spróbujmy tę wolę zrealizować. Dlatego zapraszamy po raz kolejny na bezpośrednie spotkanie w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i podyskutowania twarz w twarz i wyjaśnienia drogi dojścia do tego, żeby ten projekt został zrealizowany. Czyli rozumiem, że dalej jest po stronie miasta koncepcja, żeby budować dwa stadiony, tak? Pomóc w budowaniu dwóch stadionów. Po stronie miasta była zawsze, a nie jeden wspólny neutralny, tego nie po stronie miasta od dawna była, ze względu na sytuację w Łodzi, zawsze był pomysł taki, żeby wesprzeć oba kluby w realizacji sensownych projektów związanych z tym, żeby miały gdzie grać. I